Patrzyłyście na niego jak pies na kiełbasę. Specjalnie nie zapraszałem Kasiusza, żebyście mi studia nie s***ali. Dzień dobry, kochani. Po ostatnim wystąpieniu tego mojego kolegi na Fame MMA chcieliście za nim pójść w ogień pół Polski, więc na waszą prośbę udało mi się go zaprosić. Przed wami jeden z ulubionych sportowców Fame MMA, Paweł Tybori. Cześć. Cześć, Pawełku. Słuchaj, specjalnie nie zapraszałem Kasiusza, żebyście mi studia nie zjeba. On jeszcze będzie w swoim czasie rozjechany. No czekaj, tylko Paweł Tybori, znany również jako Tybori, to osobowość medialna. Były piłkarz i uczestnik Love Island Polska. Jego burzliwa przeszłość i transformacja życiowa mogą i stanowią inspirację dla młodych ludzi. Czasami tak, czasami nie. No i tych najbliższym okresie to wydaje mi się, że może być to jakaś inspiracja. Dużo fajnych rzeczy robimy. Z racji wieku też człowiek mądrzeje, nie wiem czy to jest dobre słowo, po prostu no, stara się nie popełniać tylu głupich błędów i wie co jest złe, a co dobre i stara się po prostu robić więcej tego dobrego niż złego. No właśnie, a jak wiesz, bo powiedziałem ci przed programem, co mnie też spotkało w życiu i wiesz, spotkanie z raperem młodym, gniewnym chłopakiem, co rozwalał wszystko. I udało mi się go jak gdyby odwrócić od tego, stąd też założyłem kanał Rockman za kółkiem, kanał motywacyjny i zapraszam właśnie takich ludzi jak ty, co mają coś do powiedzenia. Mnie nie interesują celebryci, co przyjdzie i powie, że ma torebkę Louis Vuitton, tylko mnie interesuje ktoś, co powie coś do młodzieży. Przygotowałem dla ciebie kilka pytań, słuchaj, od internautów, jak i od siebie. Paweł, wszyscy wiedzą, że nie miałeś łatwego dzieciństwa i pytają się, jakie były najtrudniejsze momenty w twoim życiu? Najtrudniejsze momenty w moim życiu to były momenty, kiedy walczyłem sam ze sobą, bo jestem najcięższym przeciwnikiem dla siebie i czasem największym wrogiem. Ale no, starałem się przez całe te moje dosyć chyba krótkie życie, bo 30 lat, okiełznać tego Paba, bo wiesz, w nas zazwyczaj, w takich ludziach z przeszłością szczególnie, są dwie osobowości, które się zawsze kłócą ze sobą, nie? Ten zły i ten dobry. Walka jest głową własną. Walka głową jest największa. Także ta walka będzie do końca życia i wydaje mi się, że to było najtrudniejsze w moim życiu od zawsze, od najmłodszych lat, bo nawet w domu dziecka w sumie dzięki temu złemu Pawłowi w sumie, bo agresja to nie jest nic dobrego, ale w takich miejscach jak właśnie Bidul, no to ten drugi, ten gorszy Paweł przydał się, no bo udało mi się przetrwać, ale co za tym idzie też to, że pewne schematy, pewne zachowania kotwiczą ci w głowie i później czym jesteś bardziej dojrzały, dorosły, no to gdzieś tam coraz bardziej ci to przeszkadza, że potrafi się uaktywnić ten stary Paweł. No i to jest kolejny proces, który jest trudnym procesem, bo uważam, że praca nad sobą jest generalnie najcięższą pracą i na pewno wyeliminowanie tych złych nawyków tej starej przeszłości, bo my lubimy wracać do starych schematów. Tak, głowa chce do tego komfortu wracać, co zna. Więc to jest najcięższe, bo to szybko, łatwo zapomnieć o tym, jak było źle i jak łatwo jest wrócić do tych złych nawyków. I sztuką jest po prostu oddalić się od tego na tyle, żeby czuć ten dystans i nawet wiedzieć, że jak się zbliża, to umieć sobie z tym poradzić i wiedzieć jak się zachować. Akurat z przyjemnością cię o to pytam, bo ja też się o tym samym przekonałem we więziennych murach. Jak stanąłem w oknie, w zimę chyba była wybita, śnieg padał mi na łeb i ja mówię, kuźwa, co ja tu robię? Ja mam prawie 5 dych, chorą matkę, mam złote płyty i nikogo to nie obchodzi. Co ja tu robię, wiesz? Ani nie grypsowałem, ani nic, więc gdyby, wiesz, no nie było to miejsce. Ale a propos tego też ci zadam później pytanie. Słuchaj, słyszycie młodzi ludzie? Nigdy nie jest za późno, tak jak wam powiedział Radziu z RSG. Tak jest. Słuchajcie, jakie strategie lub narzędzia pomogły ci wyjść z tych trudności? Na pewno wiele rzeczy się złożyło na to, że wychodziłem, bo tak naprawdę przez, wiesz, w momencie, kiedy ja wyszedłem z domu dziecka, miałem 18 lat na papierach, ale 16 lat miałem już, jak trafiłem do Warszawy i tutaj grałem w piłkę i cały czas byłem gniewnym chłopakiem. Do dnia dzisiejszego potrafię czasami, ale to już bardzo rzadko, pokazać pazur. To mi się podobał tamtym z Kasiuszem ten pazur, bardzo mi się podobał. To są rzeczy, które ja uważam, że no, jakby ja się zachowałem normalnie, jak powinien się zachować każdy
facet wychowany w pewnych, mający pewne zasady, no bo wiesz, ja nie pochwalam tego, bo wiadomo, że to poszło w telewizji, to każdy będzie krytykował, ale tak naprawdę niech pierwszy rzuci kamieniem ten. Ale nie krytykują właśnie, ale słuchaj, mówili, żeby ci sprawdzić szybkość, że podobno przebiłeś tego Bolta. Bolta, no na te 30 metrów miałem znałem rekord chyba. No. Ale wiesz, no jakby ja wiem, że ja bym to powtórzył, gdyby była podobna sytuacja i tak dalej, ale to nie jest nic, czym się można chwalić, bo ja wolałbym omijać takie sytuacje. Ja rozumiem. Aczkolwiek są w życiu osoby, które staną ci na drodze, ale z drugiej strony zobacz, to zrobiłeś, a jakby się stała jakaś krzywda i zjeba byś poszedł za przeproszeniem siedzieć. No też. Tak. I bym żałował tego, a z drugiej strony nie żałuję tego, bo się nic nie stało, ale i mam czyste sumienie, że nie dałem sobie w kaszę dmuchać, ale no, wiesz, dla mnie w ogóle dzisiejszy świat jest strasznie, strasznie upadł. No właśnie, właśnie chcę o tym z tobą pogadać, dlatego że mimo, że się mogę krótko znamy, bo drugi raz się widzimy, ale mam dużo z tobą wspólnego, zaraz ci powiem. No. Słuchaj, czy miałeś wsparcie innych ludzi, które było kluczowe dla twojego sukcesu? Sukces to odniosę, jak zbuduję wielki blok dla dzieciaków z domu dziecka, po wyjściu z domu dziecka, bo nie wiem, czy wiesz, ale otworzyłem z bratem fundację, w której tak naprawdę jeszcze bez fundacji wyremontowałem kilka mieszkań dla dzieciaków z domu dziecka, kończę budowę domu 140-metrowego dla rodziny też takiej biednej, która potrzebowała pomocy. Zaraz zaczynamy kolejny projekt budowania domu dla takiej innej rodziny jeszcze pod Płockiem. Kończymy kolejne mieszkanie u Zuzi, też dziewczyny z domu dziecka. Ale to robiliśmy jeszcze jak nie było fundacji. Teraz już można powiedzieć, że na dniach w KRS-ie wszystko się dopięło, także jesteśmy oficjalnie już fundacją i możemy w końcu jakąkolwiek zbiórkę zrobić, bo wszystko co robiliśmy, to robiliśmy na własną rękę, z własnych pieniędzy, z środków moich przyjaciół, z środków ludzi i materiałów firm, które chciały po prostu nam pomóc i żebyśmy pomogli tym dzieciakom, czy też dorosłym ludziom, którzy potrzebują pomocy, bo mają dzieci na przykład niepełnosprawne, jak w przypadku tej ostatniego naszego projektu dużego domu, który budujemy. Więc tak naprawdę największym sukcesem będzie dla mnie to, jak zbuduję blok, a mam taki zamiar za rok wystartować z tym i stworzę swój cały program usamodzielniający, który rzeczywiście i realnie będzie w stanie pomóc tym dzieciom, tak. a nie kocopołów, że coś takiego niby jest, ale tak naprawdę... I straszenie młodych. Naprawdę to system, który jest, to jest patologiczny i tak naprawdę czekając na mieszkanie przez kilka lat, ty jesteś w stanie złapać 3 razy depresję, 3 razy się próbować powiesić, zaćpać się i albo pójść siedzieć po prostu, tak. bo wiadomo, że każdy znajdzie swoją drogę. No i niekoniecznie dobrą. A ja chcę po prostu stworzyć program, który wiem, że stworzę, który będzie zrzeszał duże firmy, które będą mi zatrudniać tych dzieciaków z możliwością awansowania na dane szczeble, żeby te dzieciaki miały ambicje, żeby miały cel. I to będzie mój sukces. Aktualnie pracuję na ten sukces. Można powiedzieć, że sukcesem jest to, że jestem nadal zdrowy. Sukcesem jest to, że nie siedzę, bo też tak. Swoje rzeczy robiąc i żyjąc tak, jak żyłem. Sukcesem jest to, że jeszcze coś tam do przekazania mam, mimo że miałem naprawdę momenty, gdzie dużo się bawiłem, a to się wiązało wiadomo z czym. Czyli był rock and roll na odpiętych wrotkach? Już nawet bez wrotek. Słuchaj, ale wyhamowałem piętą. Dobrze. Wyhamowałem tą piętą, na szczęście w porę. I wiem, że to jest trudny kawałek chleba, ale jest to do zrobienia, żeby się ogarnąć. No. A wiesz, że teraz się dowiedziałem w programie z tobą i wy teraz uważajcie. Ja znałem do tej pory 2 sportowców, Piotrek Zieliński, piłkarz, i Robert Lewandowski, który pomaga chłopakom trudnym. Jesteś trzeci, który powiedział o budowie tego domu. No gratuluję ci, będę miał Tomka Iwana, nie zamierzam mu nie powiedzieć o tym. O, nie? Super. Natomiast powiem ci jedno zdanie, które powiedział chłopak, który opuścił dom dziecka, ale prosił, żeby ci nie mówić kto. Co powiedział o tobie? Że masz serducho większe od lodówki z zamrażalką z Mediamarktu. Bardzo dziękuję i jest mi niezmiernie miło. Dobry tekst? Bardzo. Dobry, rock and roll. Staram się, stary, wiesz, oddać to, co dostałem od życia, bo tak jak powiedziałeś, zadałeś pytanie przedtem, że
czy miałem osoby, które mi pomagały? Oczywiście, że miałem. To byli zazwyczaj trenerzy moi, ale też wiadomo ludzie, którzy po prostu mieli dobre serce, którzy życzyli. No są, ale ogólnie jest bardzo... Sobie pomagając też zauważyłem, że ludzie nie są wdzięczni do końca. Tak, i ja czym jak dasz palec, dolą ci całą rękę, im się należy już później i wiesz, to są doświadczenia, są młodym chłopakiem, który też zaczyna swoją taką drogę oficjalną, można powiedzieć, w fundacji i na pewno będę bardziej skrupulatnie podchodził do pomocy ludziom, bo nie chcę pomagać ludziom, żeby pomagać. Ja bo rozumiem. Bo to nie ma być tak, że ja pomagam tylko po to, żeby o mnie dobrze myśleli, tylko ja przede wszystkim pomagam po to, żeby ta osoba, jakiś, która dostanie tą pomoc, ją wykorzystała jak najlepiej, żeby jej się to przydało, a nie i żeby to był dobry człowiek przede wszystkim. No, super. No i tyle. No. Ja trafiłem na dobrych ludzi w swoim życiu i dlatego też staram się stanąć na drodze innych ludzi, którym trzeba pomóc. Zajebiście. Słuchaj, co byś poradził młodym ludziom, którzy również przechodzą przez trudności życia, narkotyki, depresję, opuszczają domy dziecka i nie mają tej pomocy, rozumiesz? Co byś im poradził? Jakie cele i marzenia pomogłyby zachować motywację w trudnych chwilach? Co byś miał takie ze trzy zdania mądre, prawdziwe do bólu? Tak naprawdę z autopsji mogę tylko powiedzieć, bo nie jestem w stanie tutaj dać złotego środka na czy lek na każde zło, które... A przyznasz, przepraszam, że ci przerwę, bo ja na podstawie swoich doświadczeń, swojego więzienia, narkotyków i alkoholu i wyjścia z tego, ja wyszedłem jak Misiek Koterski, bez niczego, rozumiesz? Na zasadzie pasji, bo Perfekt mnie wziął na scenę z ulicy i powiedział, jak przestaniesz to gówno wciągać, to zagra z nami na dużej scenie. To ja mało nie zemdlałem. Ja ci coś powiem, nie? No i ten, i w związku z tym, że mój kanał jest, zamieniam nałogi na pasję, powiedz mi, czy uważasz, że jest to możliwe, jak pani profesor Wojdyło mówi, że pasją można wyskoczyć ze wszystkiego? Oczywiście, i taką pasją jest sport. No? Przede wszystkim. Mnie sport wyciągnął z depresji. Mnie sport zawsze wyciągał z takiego rauszu, no bo wiadomo, że nie byłem człowiekiem, który leciał cały tydzień, nie? No bo wiesz, bardziej miałem problem z tym, że ja lubię imprezy, dziewczyny i ten weekend, od weekendu do weekendu, to jest życie, które i też jest uzależnieniem, mówmy się, tak. To jest uzależnienie. Wraca, trzy dni wraca, dochodzi do siebie, później czwartek, piątek i znowu ogień. Tak. Nie masz czasu na życie, nie masz czasu na pracę, nie masz czasu nic na rozwój. Nic się nie chce. Nic się nie chce, totalnie. Tak. Więc generalnie tak naprawdę to największym, moim zdaniem, największym lekiem jest tak naprawdę sport i odnalezienie pasji w sobie. Ale wiesz, często jest tak, że ludzie nie mają pasji, nie uprawiali sportu, nie wiedzą nawet, co to jest, bo nigdy wcześniej im nikt tego nie pokazał. I takim ludziom wydaje mi się, że przydałaby się jakaś dobra terapia. Aczkolwiek też wiemy, że jak się samemu nie chce czegoś zmienić, tak, to nikt... Najpierw w głowie trzeba wpierdzielić. Tak. Ja może to będzie takie dosyć drastyczne, co teraz powiem, ale wydaje mi się, że nawet bez tych wszystkich terapii człowiek jest w stanie zmienić i wyjść nawet z najgorszego bagna. Trzeba mieć silną wolę i mieć wiarę. I przy odrobinie szczęścia naprawdę dzieją się cuda i sam się o tym przekonałem. Oczywiście, terapia otwiera ci głowę. Terapia też pozwala ci spojrzeć na wiele rzeczy inaczej. Pozwala ci w ogóle dojść do tego, dlaczego robisz tak, jak robisz, z czego się biorą twoje zachowania i tak dalej, ale dalej, jeżeli nie będziesz chciał z tym nic zrobić i nie będziesz miał chęci wzięcia tego życia w garść i brania garściami z tego życia, no to nawet ta świadomość tego, skąd co bierze się i dlaczego tak jest, nic nie pomoże, no bo to jest... Oczywiście. Jak zaczęła się twoja przygoda ze sportem? Jak miałem... Już jak byłem w domu dziecka, to tańczyłem breakdance'a, nie? Tam graliśmy też piłkę z Piotkiem zawsze, z chłopakami, no i pojechaliśmy kiedyś na halę, bo zawsze mieliśmy co weekend halę razem z tam placówką i jeździliśmy z chłopakami grać. No i trafiliśmy akurat na godzinę, w której trening miał Olimpia Elbląg, nie? Olimpia Elbląg, czyli klub sportowy piłki. W Elblągu ten dom? Tak, bo ja w Elblągu byłem 10 lat tam. Nie? I, no i tam była akcja, że no, na naszą godzinę, nie? I oni tak po prostu wyszli z inicjatywą, że bo mieliśmy to za darmo, oni mieli płacone, tak, więc musieliśmy się uwinąć, ale
powiedzieli, że słuchajcie, chłopaki, zagrajmy sobie sparing, nie? Zrobimy taki ten. No i zagraliśmy, trener podchodzi po treningu i mówi do wychowawcy, że chciałby, żebyśmy przyszli z moim bratem, jeszcze jeden chłopak na trening, nie? To była akurat drużyna rok starsza, to było 9-3 rocznik, a my byliśmy 9-4, ale no ale tak się właśnie zaczęła nasza przygoda, poszliśmy na trening i tak naprawdę od nas zaraz skład się zaczynał. No to super, a sporty walki? Od 4 lat, jak wyszedłem, znaczy już przed Lofajlem w sumie grałem, zawalczyłem z Piotkiem na gali drugiej Fame MMA. No i tak po wyjściu z programu telewizyjnego Love Island kontynuowałem tą przygodę aż do dzień dzisiejszy. No. Mhm. A czy ty, o tym osiągnięciu już mówiliśmy, to już wiem, to mi się spodobało. Słuchajcie teraz wszyscy, pamiętajcie, że życie jest pełne wyzwań, ale każdy z nas może się zmienić i osiągnąć sukces nawet po burzliwej upaści. Czego dowodem są ludzie, których zapraszam do mojego programu i widzieliście to na własne oczy. Wiecie, ten radio ma wyświetleń? Bo powiedział, że kiedyś chodził na radio, a teraz pisze bity i zastąpił sobie to wszystko. Jeszcze i mamolatów innych wyciąga z tego. I chodzą za nim, jak patrzą, jak wiesz, na świecie. Wiesz, jak to działa, że ty jakby swoją historią, jakby swoim doświadczeniem też później przekazujesz to wszystko, to jesteś poniekąd autorytetem, wiesz, bo dużo ludzi jest pogubionych, dużo ludzi miało to. Ja wręcz lubię, uwielbiam takie historie i lubię ludzi, którzy doświadczyli czegoś, bo oni są po prostu ciekawsi i prawdziwi, no bo wiesz, jeżeli ktoś ma usłane życie różami, nigdy nie znalazł się w sytuacji podbramkowej, to tak naprawdę nie miał takiej okazji sprawdzić się. Posmakować się i zobaczyć, czy ma jaja, czy ma charakter i tak dalej. I wydaje mi się, że ludzie właśnie po prostu z przeszłością są dużo bardziej warci, bo też wiedzą jak tam jest tak. I umieją już sobie, jeżeli są oczywiście mądrzy. Ja bym nawet powiedział, że burzliwa przeszłość pomaga w życiu później. Tak. Słuchaj, jest taka sprawa, mówią wszyscy, żeby ci dać takie pytanie. Czy uważasz, że reżyserowane sceny w programach telewizyjnych są akceptowalne, jeśli dostarczają rozrywki? Ja akurat nie byłem, ja nie doświadczyłem czegoś takiego, bo u w programie jak byliśmy, pierwsza edycja, no i u nas nie było takiego reżyserowania, ewentualnie było coś takiego, żeby, a może byś podszedł do tej porozmawiać, bo może obgadują ciebie, nie? Ale takiego reżyserowania nie było, chociaż ja jeżeli chodzi o programy telewizyjne i szczególnie o reality show, nie jestem w ogóle za reżyserowaniem czegokolwiek, bo ludzie i emocje to się najlepiej sprzedaje. Ale powiedz, czy te wydarzenia, co są na free fightach, te zadymy, czy to jest na prośbę włodarzy, czy to się tak dzieje naturalnie? Nie no, to się dzieje dlatego, że jest presja, są pieniądze na stole, są duże pieniądze przede wszystkim na stole, które motywują do tego, żeby zrobić siebie błazna często, zrobić jakieś akcje, które będą wiralowe, które będą chciały być oglądane przez ludzi, bo umówmy się, dzisiejszy świat spada na psy, jak ja zobaczyłem, że nie będę przykrości tam robił, ale po prostu tak w skrócie powiem, że są rzeczy, które są dla mnie abstrakcyjne, że są na przykład do programów różnych zapraszani ludzie, którzy zabłysnęli z tego, że są na przykład kretynami, nie? Albo jakby, bo mają wyświetlenia, tak. Tylko wyświetlenia, ale ja sobie zawsze zadaję, ale co ten człowiek zrobił, nie? Tak. No bo jakby kiedyś to było tak, że jeżeli jesteś osobą popularną, to taka osoba popularna musiała coś umieć. Musiała być jakaś wyjątkowa w czymś, nie? Musiałeś się czymś wyróżniać, musiałeś być po prostu wyjątkowy. A teraz nie trzeba być wyjątkowym. No właśnie, i tu mam takie pytanie. Czy popularność w tego typu show, w tym co właśnie mówisz, przyczynia się do spadku wartości kultury i edukacji? No oczywiście, że tak. No widzisz, no to się chciałem zdać. A powiedz mi, bo ostatnio ja bardzo lubię Marcina Ryżalskiego, jako zawodnika, jako sportowca i śledzę jego profil, mimo że go hejtują niektórzy, ale powiedz mi, co sądzisz o jego wypowiedzi, w której on ostatnio powiedział, że słuchaj, free fighty bardzo mało mają wspólnego ze sportem, bo on nie może patrzeć, jak mówią sobie się to krzyczą na siebie, przeklinają. Mówi, co to ma wspólnego ze sportem? No nie ma nic wspólnego ze sportem, ale to jest część jakby tego teatru, w którym my jesteśmy po prostu aktorami, kukiełkami, które mają dostarczyć atrakcji dla ludzi, ale
Ja nie uważam, to akurat się nie zgodzę, że w Freak Fightach nie ma sportu, no bo na przykład no ja bardzo mocno przygotowuję się do swoich walk, też daję dobre walki. Ale to jest szansa tego rankingu no tak, sportowego. Więc jakby nie mogę się tutaj zgodzić, znaczy na pewno miał Marcin na myśli tutaj po niektóre osoby, no bo umówmy się teraz, że we Freak Fightach walczą też już zawodowi fighterzy, więc... To już się zaciera, nie? No tak. Słuchaj, jedno z ostatnich pytań to jest takie. Chciałem tą sprawę poruszyć, bo nie miałem z kim charakternym, powiem ci. Słuchaj, jest taka celebrytka, którą teraz Polsat i wyrzucili ją z mediów. Dagmara Kazimierska, słyszałeś, co miała tak, agencję. Tak, tak. Jeśli pozwolisz, to powiem ci, o co cię chciałem zapytać, bo ja byłem w więzieniu prawie 5 lat, nie grypsowałem, ale uważam, że jeżeli ktoś poniósł karę wyrokiem sądowym, odbył tą karę i jeszcze w dodatku minęło 10 lat od tej kary, to nie powinno się mu dojeżdżać takiej osoby, tak jak ten goniec, ten dziennikarz tego gońca, ciśnie ją cały czas. Ja uważam, że to jest obciachowe. Co ty na to? Powiem ci tak. Każdy z nas, który ma swoją przeszłość, a zazwyczaj większość z nas ma coś za pazurami, tak. Ale nie u wszystkich to powychodziło, bo nie wszyscy są medialni. To są pierwsi do... takie głupoty i tak dalej, aczkolwiek no wiesz, no to co było, no to jest to co miała swoją przeszłość i na pewno się tego wstydzi, na pewno tego żałuje, ale wiesz. A czy powinna mieć to wypominane po tylu latach? Wiesz, my jesteśmy grzesznikami, wszyscy ludzie i wydaje mi się, że tak jest świat skonstruowany, że jeżeli odpowiadamy za coś zrobiliśmy, za coś odpowiedzieliśmy, odbyliśmy tą karę, no to i nie robimy już tego, nauczyliśmy się na tym błędzie, wiemy, że to jest złe i gdzieś tam to nas nauczyło, to nie powinno się jakby drążyć tematu tego, no bo właśnie. Co ona teraz całe życie ma siedzieć w łóżku i ma się powiesić. I zbiszować się. Mają być, no, nie, wiesz, no to było, minęło, chujowa sytuacja, na pewno, wiesz, na pewno mają prawo ludzie o niej myśleć, co chcą, no bo mają do tego prawo. Dla niektórych ludzi, którzy nie przeżyli tak życia i nie wiedzą pewnych, nie widzieli dużo rzeczy, to wiesz, dla nich jest przerażające i tak dalej, ale doskonale wiemy, ludzie, którzy mają jakiś bagaż doświadczeń, że różne sytuacje w życiu się widziało. Lub musiały być. Już musiały być. Tak. I nie... I jakby tak się na to nie patrzy, nie? Jak osoba, która jest, że tak powiem, świętojebliwa. Tak. Wiesz, no, będą to podzielone zdania. Ja jakby inaczej, może ja wyrozumiałem, wiesz? Ja może dlatego, że widziałem dużo, robiłem też dlatego cię pytam. Dużo rzeczy, to jestem trochę bardziej wyrozumiały i wiesz, i uważam, że wiele osób bardzo dużo błędów popełnia i tego nie widzą, ale widzą wszystko złe, to co inni robią, nie? Słuchaj, jakbyś miał teraz dzisiaj pytanie o takiegoś mocnego gościa, jakbyś miał oddać, to co byś oddał? Kasę czy sławę? Sławę. Zajebiście. A powiedz mi, co cię irytuje najbardziej w życiu? Jedna rzecz. Najbardziej? Poza Kasjuszem. Najbardziej irytowało mnie... Najbardziej, jak mam być szczery, to irytowało mnie to, że dawałem sobie słowo i go nie dotrzymywałem właśnie poprzez to, że balowałem, mówiłem, że nie baluję, jak się balowało, to robi się głupie różne rzeczy, to mnie najbardziej irytowało i to było najbardziej w mojego życia, bo jakby patrzę tylko i wyłącznie na siebie, bo powinniśmy tak patrzeć tylko i wyłącznie na siebie i czy kogoś życie nie powinno nas obchodzić, chyba że do naszych najbliższych, na których nam zależy, ale tak to najbardziej irytowało siebie sam, bo najbardziej mi na sobie zależy, więc kiedy zakładasz jakieś postanowienie i nie dotrzymujesz sobie słowa, to tracisz pewność siebie, twoja samoocena spada w dół, tak. No i jesteś zwykłą szmatą, za przeproszeniem, więc założałoby mi się być zwykłą szmatą i to jest najbardziej okropne uczucie i najbardziej irytujące, bo wiesz, że tak naprawdę jesteś innym człowiekiem i że jesteś zajebistym typem, który na własne życzenie po prostu psuje swoje, no tak. swoje piękne życie, no i dlatego... W związku z tym, że jesteśmy w kanale Rockman za kółkiem, powiedz, co ty myślisz jako zwycięzca życia o mojej akcji Zamieniam nałogi na pasję. Robisz to? Rób to, bo na pewno wiesz, nie wszyscy, nie wszystkich uratujemy, ja też nie wszystkim zbuduję dom, nie wszystkim wymontuję mieszkanie, ale robię to też poniekąd dla siebie, bo to też mnie na pewno uszlachetnia i uzupełnia pewne luki, braki, które mam, tak, z dzieciństwa, jakieś tam miłości i tak dalej, bo
wiesz, byłem u Zuzi ostatnio i tak pomyślałem o tym, co ja robię, pomyślałem sobie, co ona musi czuć teraz, bo ja to samo czułem, wiesz, ja znam te uczucia, znam te emocje, które im towarzyszą, tym dzieciakom, i po prostu jak ja to robię, to mi się płakać chce, nie? Często, że to są takie prawdziwe emocje, że ci się płakać chce, że wiesz, że ta dziewczyna właśnie jest tak bardzo szczęśliwa, że wie, że zejdzie jej taki balast z barku i to jakby cię karmi, nie? Po prostu cię karmi. I wydaje mi się, że każda pomoc tak działa, nie? Że pomagając innym, tak naprawdę też bardzo mocno pomagamy sobie i leczymy sami siebie tym, nie? Oczywiście. Ja też mam takie zdanie. Też się czuję czasami, wiesz, komuś pomóc. Jak mieliśmy koncerty kiedyś bardzo dużo i właściciel klubu się upił, rozumiesz? Nastukali się z kelnerkami towarem, a ja miałem sponsora, dużą firmę piwną. Dzwonię, mówię, słuchaj, my przygotowani, próba. On nie ma dla kogo grać, wszyscy nastukani. On mówi, weź pieczątkę, że zagraliście, jeź. To kupiliśmy 30 kilo cukierków, pojechaliśmy w Trójmieście do domu dziecka. No. Babka mówi tylko, pani dyrektor, dobrze, dobrze, ale cicho, żebyście zagrali, żeby dzieci, wiesz, no to na akustycznych zagraliśmy te cukierki, żeby jakaś była, wiesz. Zobacz, jak ten towar, jak to, ja Wiem. Jakby to, co opowiadasz, jest mi też bliskie, bo to znam tę sytuację. No. I opowiadasz mi i mi się, od razu gdzieś tam flashbacki robią z tego, jak ja coś, jak chcę. Jakie to jest strata życia, kiedy jest szkoda. No jest... tak, to jest w ogóle zabiera, ja to nazywam tak w rock'n'rollu, że to zabija dobre ludzkie serce. No tak, bo jakby, emocje. Tak, bo jakbyś to cały czas towarzył, myślę, żebyś nie chciał, nie miał takiego... Nie miał szans, nie jesteś w stanie ten nawet zadbać o siebie, co by dopiero. Czyli dzięki ci, Paweł, że przyjechałeś do mnie, do kanału Rock Me za kółkiem. Zmotywowałeś mnie jeszcze bardziej, żeby pomagać tym młodym chłopakom. Nie walcie, narkotyki to lipa jest. I mówi wam to chłopak, którego chcieliście zobaczyć. Zobaczcie, jak obiecał mi, że pobije rekord świata w bieganiu na 50 metrów. Dziękuję bardzo. Oglądajcie kanał Rock Me za kółkiem. Myślę, że to są pozytywne i wartościowe treści. Zamieniam nałogi na pasję, to akcja warta uwagi.